Was ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki mini haul z drogerii DM i pokażę Wam też kilka produktów, które zużyłam w ostatnim czasie. Będą to produkty do pielęgnacji, jak i do makijażu, ale jeszcze zanim zacznę, chciałabym podzielić się z Wami kilkoma przemyśleniami na temat hejtu, jaki dostałam pod ostatnim filmem, nie ostatnim, przedostatnim filmem, filmem o Glam Shopie. A także chciałabym Was poprosić, abyście zadawali pytania do Q&A, bo zamierzam nagrać film na temat mojej osoby, abyście trochę lepiej mnie poznali. I w tym właśnie filmie chciałabym odpowiedzieć na Wasze pytania, jeśli takie macie. To zadawajcie proszę w komentarzach. Będę bardzo wdzięczna. Wracając do hejtu, który dostałam pod filmem na temat Glam Shopu, to słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że moje osobiste zdanie, moje odczucia prywatne tak bardzo wpłyną na emocje innych ludzi. Słuchajcie, to ja przeżyłam szok. Ja wiedziałam, że ten film może wywołać kontrowersje pod tym względem, że jedni mogą to lubić, drudzy niekoniecznie, ale żeby aż tak się oburzać o kilka kosmetyków, no to nie sądziłam, że naprawdę aż tak kogoś zbulwersuje. Co wydało mi się dosyć zabawne. W żadnym wypadku nie mam zamiaru usuwać tych komentarzy, bo one niesamowicie poprawiają mi humor. Także jeśli dopóki nie będzie tam jakichś, wiecie, wulgaryzmów, to ja te komentarze zostawiam i z pewnością będę sobie czasami do nich wracać, jak będę miała gorszy dzień. Słuchajcie, ja myślałam, i to był też jeden z powodów, dla których wzbraniałam się przed założeniem kanału, chociaż bardzo, bardzo tego chciałam. Jeden z takich powodów to była obawa przed hejtem. Ja myślałam, że ja jestem wrażliwa, że ja będę to przeżywać, jak ktoś mnie skrytykuje, jak ktoś mnie obrazi. Ale słuchajcie, w ogóle mnie to nie zmartwiło w żaden sposób, wręcz przeciwnie, tak z tego śmiałam. A moje ulubione komentarze to są, mam dwa takie typy. Pierwszy, mój faworyt, to jest: stwórz swoją markę, pustaku. Tak? I to jest, słuchajcie, cenna życiowa rada i naprawdę wezmę sobie to do serca i naprawdę mam zamiar, ale to już, wiecie, nie pod wpływem tego komentarza, tylko zawsze tego chciałam, mam zamiar stworzyć swoją markę, także tak, to jest mój pierwszy ulubiony komentarz. Niesamowicie motywacyjny, cudowny, uwielbiam. A drugi mój ulubiony komentarz to jest: czy to jest filmik o kosmetykach, czy o Wiedniu? Miasto jak miasto, nie ma się czym chwalić, tylko budynki, budynki i syf. No słuchajcie, jak ja to przeczytałam, to mam wrażenie, że ten ktoś chyba nigdy nie był w Wiedniu, ponieważ jest to przepiękne miasto. Jest to miasto, które wygrywa w rankingach na miasto, w którym żyje się najlepiej spośród wszystkich miast w Europie pod względem czystości, czystości powietrza, pod względem komunikacji, architektury i wielu, wielu innych czynników. Także jeśli ktoś mówi, że nie ma... Znaczy okej, no wiadomo, nie ma się czym chwalić, to nie chodzi o to. Ja się nie chwalę absolutnie. Ja tu jestem tylko tymczasowo, ja się nie utożsamiam z tym miastem. Ja się tym nie chwalę, słuchajcie. Ale mnie to po prostu tak rozśmieszyło, że budynki, budynki i syf. No, to jest tak piękne miejsce, że jak ktoś mówi, że tu jest syf, to ja nie wiem, gdzie on mieszka. To ja chcę żyć w tym miejscu, gdzie on żyje, bo jestem bardzo ciekawa, jak wygląda miasto tej osoby, skoro twierdzi, że w Wiedniu jest syf. Tak, także to były moje dwa ulubione komentarze. Także, no jak widzicie, tym hejtem to ja się tak za bardzo nie przejmuję, nie mam zamiaru usuwać tych komentarzy. No i co? I przechodzę do filmu. Pokażę Wam najpierw, co zużyłam w ostatnim czasie i co będzie stosowane w zamian częściowo, takie in and out, wiecie, kosmetyczne. Dobra, pierwsza rzecz to Soraya Plante. I to jest roślinna pianka myjąca do twarzy. 99% składników pochodzenia naturalnego. To jest już moje drugie zużyte opakowanie. Bardzo fajna pianka, jest dosyć wydajna. Wydaje mi się, że na 3 miesiące spokojnie wystarczy codziennego stosowania. Jest delikatna, jedyne co mi troszeczkę w niej przeszkadza to zapach, bo faktycznie jest taki dosyć dziwny, trzeba się do niego przyzwyczaić, ale bardzo fajnie myje, nie podrażnia, nie szczypie w oczy, makijaż zmywa, tak wiecie, częściowo, no ten makijaż już musi być dosyć usunięty, ona nie zmyje Wam całego makijażu, no ale to chyba jak każda pianka, aczkolwiek na takie już końcowe oczyszczanie, czy na poranne oczyszczenie twarzy jest naprawdę bardzo fajna i polecam Wam tę serię.
Następny produkt to odżywka do włosów z firmy Schwarzkopf Skur. Odżywka z keratyną. Tak ona wygląda. Szczerze mówiąc, nie wiem, co mam za bardzo o niej myśleć. Myślę, że nic specjalnego i chyba do niej nie wrócę. Wiecie, ja to tak mam z odżywkami, kupuję czasami to, co jest w promocji, to, co mi się gdzieś tam spodoba i nie przywiązuję się specjalnie do tego. Lubię też kosmetyki naturalne, ale czasami takiej chemii napakowanej silikonami też używam i nic złego się moim włosom nie dzieje, wręcz przeciwnie, one przyjmują wszystko, co ja tam na nie nałożę, także bez szału, 5 na 10, może być, ale być. Nic specjalnego. Następny i już ostatni produkt pielęgnacyjny to jest Mixa, balsam do ust. Bardzo dobry balsam. To jest ta wersja do bardzo suchych ust, bo widziałam, że tam Mixa ma różne rodzaje. Naprawdę świetnie się sprawdzał i bardzo mocno regenerował, nawilżał usta, więc myślę, że w przyszłości bardzo chętnie wrócę do tego balsamu. Aczkolwiek chyba moim ulubionym jest Tisant w słoiczku. No i przechodzę już do makijażu. Podkład, jaki zużyłam w ostatnim czasie, zajął mi jego zużywanie prawie rok. Więc był naprawdę bardzo wydajny. To było 35 ml. Pokazywałam go w ulubionych produktach luksusowych do makijażu. To jest podkład od Estée Lauder, Futurist Hydra Rescue, SPF 45. Mój odcień to Desert Beige 2N1. Bardzo fajny, leciutki, nawilżający, rozświetlający podkład. Naprawdę bardzo, bardzo go lubiłam, bardzo go polecam. Zwłaszcza osobom, które mają cerę normalną, mieszaną lub suchą. Cery tłuste mogą nie do końca go polubić. Daje piękny, naturalny efekt. Bardzo chętnie do niego wrócę. Teraz mam jeszcze podkład z Lancome i w składzie kupiłam jeszcze podkład ostatnio, który jest naprawdę świetny. Z firmy Essence. I zapłaciłam za niego 3 euro i jest naprawdę fantastyczny. Także odkrywam tanie perełki w DM-ie. Produkt do ust, który zużyłam w ostatnim czasie, to konturówka, pomadko konturówka do ust z Golden Rose. Jeszcze tu jest taka końcóweczka, ale ona ma już milion lat świetlnych i już nie chcę jej używać, bo to jest teoretycznie ważność 18 miesięcy od otwarcia. Ja myślę, że już mam ją z 2 lata, to na pewno. To był numerek 28, taki jasno-beżowo-różowy kolor. Bardzo fajnie mi się to używało i naprawdę bardzo lubię produkty marki Golden Rose. Większość, których miałam, może nie wszystkie, ale większość mi się fajnie sprawdzała i uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna marka. Także zużyte do kosza. I mam jeszcze próbki, które zużyłam, dostałam je do zakupu w Douglasie. Między innymi był to podkład od firmy NARS, Sheer Glow. Dostałam 4 kolory, mam tu 3. Najjaśniejszy zużyłam, to znaczy wykorzystałam raz i zmyłam praktycznie natychmiast, bo wyglądał okropnie. I słuchajcie, ten podkład bardzo chciałam kupić, więc cieszę się, że dostałam te próbki. Swoją drogą bardzo fajne rozwiązanie, 4 różne odcienie, więc byłam zaskoczona, że dostałam aż 4, a nie 1. I naprawdę byłam dosyć rozczarowana tym podkładem, bo on ma bardzo dobre opinie w internecie i jest dosyć popularny. Myślałam, że sprawdzi się o wiele lepiej, że będzie dawał efekt glow, skoro w nazwie jest Sheer Glow. Ale tam żadnego glow nie było, tylko było jedno wielkie suchaciastko. Także no nie. Zdecydowanie nie wrócę, także tych próbek nie mam za bardzo co tutaj z nimi zrobić, także po prostu lądują do śmieci. I ostatnia rzecz, którą zużyłam, to też jest taka próbeczka, którą dostałam do zakupu, to jest Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Eye Cream, krem pod oczy. Słynny krem pod oczy od Shiseido, jest naprawdę fantastyczny, zużyłam go chyba na 2 aplikacje, także bardzo wydajny, bo taka próbeczka ma niecały mililitr. Tak, nie pół mililitra, także wydajny produkt. Bardzo taki gęsty, treściwy, fajnie tą skórę nawilżył. Nie wrócę do niego, bo jest po prostu cholernie drogi. Jak sprawdzałam, to on kosztuje około 300 zł, także nie, to 300 zł za 15 ml to... No to nie. Może kiedyś, jak już będę obrzydliwie bogata, to okej, ale w tym momencie niestety. Zostaje przy moim kremie pod oczy z dermy, który też jest świetny, z retinolem, polecam. Teraz pokażę Wam moje szybkie zakupki z DM-u. Z DM-em nie mam dużego doświadczenia, także jeśli macie jakieś swoje ulubione produkty z tej drogerii, to piszcie mi koniecznie na dole, jestem bardzo ciekawa, bo sama nie znam tych produktów. Oczywiście są takie, które występują też w Polsce i wiecie, to nie jest nic nowego, ale są też takie marki, które występują tylko w DM-ie, na przykład Balea i chciałam się zainteresować, póki tutaj mieszkam i mogę skorzystać z nieco innych kosmetyków, to chciałam po prostu
kupić coś, do czego w Polsce nie miałam dostępu. Wiadomo, ciekawość. I tak, pierwsze co wybrałam, no to jest nic szałowego, czyli żel pod prysznic, ale słuchajcie, on pachnie tak pięknie, to jest kokos, mięta, ogórek. No, to jest tak świetny żel i on kosztował niecałe euro, także no ja jestem w szoku, jak tanie są te produkty. Nie przesusza skóry, żel jak żel, także ze względu na zapach wzięłam. Nawet słuchajcie, przez opakowanie czuję, jak on pachnie. Kolejna rzecz to maska do włosów, też Balea, Beautiful Long, coś tam z keratyną i magnolią, dużo nie rozumiem, bo niemieckiego nie znam. Jeszcze jej nie testowałam, nie otwierałam, także może dam znać w kolejnym projekcie Denko, zobaczymy. Tak ona wygląda, jak miałyście, to dajcie znać, co myślicie o tych produktach do włosów. Kupiłam też odżywkę z Garniera z kokosem i makadamią. I używałam ją raz i naprawdę jest świetna. Włosy są bardzo mięciutkie, lejące, także mogę Wam ją polecić. Do tego pięknie pachnie, jest niedroga, także same plusy. Na pewno lepsza niż ten Gliskur. Także bardzo mi się spodobała. Kolejna rzecz, którą wybrał mój chłopak tym razem, ale używamy jej razem od kilku dni, to jest żel, to jest takie dwa w jednym. Żel z maską do twarzy, z Neutrogeny, Deep Clean. I słuchajcie, to jest bardzo fajny wybór, dlatego że tutaj mamy krótki skład i w składzie jest m.in. kwas glikolowy i kwas salicylowy, więc naprawdę fajnie to oczyszcza. On ma dosyć wrażliwą cerę, więc jego ta cera trochę szczypała, jak to nałożył, to nakładam tylko na minutę. Mnie nie szczypało zupełnie nic, a cera była tak pięknie oczyszczona, wygładzona. Nos, słuchajcie, pory na nosie. Tam było idealnie czysto, także z tego jestem super zadowolona. I cieszę się, że mój chłopak ma taki dobry gust odnośnie kosmetyków. I myślę, że raz w tygodniu będę sobie tego używać. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to jest coś totalnie eksperymentalnego, bo nigdy tego nie robię. Zresztą mówiłam Wam to w filmie o moich sposobach na piękną cerę, że ja dosyć inwestuję w produkty pielęgnacyjne do twarzy. Pod oczy, sera, kremy. Ja nie kupuję nigdy jakichś takich, wiecie, najtańszych produktu, bo uważam, że one po prostu w tym składzie nic nie mają, nic nie robią, więc w ogóle bez sensu i lepiej zainwestować w coś, co te składniki aktywne ma, coś, co będzie faktycznie działać, co będzie przynosić realną korzyść dla naszej cery. No ale zrobiłam wyjątek. Skończy się moje serum ze Skin79, więc kupiłam coś takiego z firmy też Balea. Serum z witaminą C. Słuchajcie, to serum ma niesamowicie dobre opinie, więc zaryzykowałam, jeszcze go nie używałam. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam nadzieję, że nie zaszkodzi to mojej cerze. No i mam zamiar stosować je typowo pod Derma Roller. To były już całe moje mini zakupy i szybki projekt Denko. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Zostawiajcie zapytania do Q&A, które mam zamiar nagrać. Będę Wam bardzo wdzięczna. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam, żebyście subskrybowali kanał. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Pa!